Empic Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empic Go zaprasza do wysłuchania książki Anne Berest zatytułowanej Pocztówka. Przełożyła Dorota Malina. Czyta Diana Giórow. Moja matka zapaliła pierwszego porannego papierosa, swojego ulubionego. Tego, który okadza płuca tuż po przebudzeniu. Potem wyszła z domu, żeby podziwiać krajobraz w bieli. Przez noc spadło co najmniej dziesięć centymetrów śniegu. Mimo zimna matka długo stała z papierosem na zewnątrz, żeby nasycić się nierealną atmosferą ogrodu. Urzekła ją pustka, wymazane kolory i kontury. Nagle usłyszała dźwięk przytłumiony przez śnieg. To listonosz rzucił pocztę na ziemię pod skrzynkę na listy. Matka poszła ją podnieść, ostrożnie stawiając stopy w pantoflach, żeby się nie poślizgnąć. Nie wypuszczając z ust papierosa, którego dym kłębił się w mroźnym powietrzu, szybko wróciła do domu, ogrzać zgrabiałe palce. Pobieżnie przejrzała koperty. Były wśród nich tradycyjne kartki z życzeniami, w większości od jej studentów, rachunek za gaz. Kilka reklam. Przyszło też parę listów do mojego ojca. Współpracownicy z CNRS-u i doktoranci życzyli mu szczęśliwego nowego roku. Właśnie wśród tej korespondencji, typowej jak na początek stycznia, znalazła się ta pocztówka. Tym, co od razu zaintrygowało mamę, było pismo. Dziwne, nieporadne, zupełnie jej nieznane. Potem odczytała cztery imiona, wypisane jedno po drugim w formie listy: Efraim, Emma, Noemi, Jacques. Były to imiona jej dziadków po Kądzieli oraz ciotki i wujka. Wszyscy czworo zostali deportowani dwa lata przed jej narodzinami. Zginęli w Auschwitz w 1942 roku, a sześćdziesiąt jeden lat później, pojawili się w naszej skrzynce pocztowej. Było to w poniedziałek 6 stycznia 2003 roku. Kto mógł mi przysłać coś tak okropnego? Zastanawiała się. Mama bardzo się przestraszyła, jakby ktoś jej groził, czając się w mrokach przeszłości. Ręce zaczęły jej drżeć. Pier, zobacz, zobacz, co przyszło pocztą. Tata wziął pocztówkę i zbliżył ją do oczu, żeby dobrze się jej przyjrzeć. Nie znalazł jednak żadnego podpisu ani wyjaśnienia. Nic, tylko imiona. W tym czasie u moich rodziców pocztę podnosiło się z ziemi, jak dojrzałe owoce, które spadły z drzewa. Skrzynka tak się zestarzała, że z czasem nie była już w stanie niczego utrzymać. Przypominała sitko, ale i tak ją lubiliśmy. Nikt nie zamierzał jej wymieniać. W naszej rodzinie problemów nie rozwiązywało się w ten sposób. Żyliśmy z przedmiotami tak, jakby zasługiwały na taki sam szacunek, jak ludzie. W deszczowe dni listy przemakały. Atrament się rozmazywał i słów już nie dało się odczytać. Najgorzej miały pocztówki, roznegliżowane, jak dziewczęta, z gołymi ramionami, bez płaszczy w zimie. Gdyby nadawca tej kartki użył pióra, wiadomość na zawsze popadłaby w zapomnienie. Wiedział o tym? Tekst został napisany czarnym długopisem. Na następną niedzielę moja mama, Leila, zwołała całą rodzinę, to znaczy ojca, moje siostry i mnie. Siedzieliśmy przy stole w jadalni, a pocztówka przechodziła z rąk do rąk. Przez dłuższą chwilę milczeliśmy, co zdarza nam się rzadko, zwłaszcza podczas niedzielnych obiadów. W naszej rodzinie ktoś zawsze ma coś do powiedzenia i koniecznie musi powiedzieć to natychmiast. Tym razem nie wiedzieliśmy, co myśleć o tej wiadomości znikąd. Pocztówka była pospolita. Zwykła kartka dla turystów ze zdjęciem opery garniera, jakich setki zalegają w kioskach, na żelaznych stojakach w całym Paryżu. Czemu opera garniera? Zapytała moja mama. Nikt nie potrafił odpowiedzieć. Stempel z poczty przy Lówrze. Może by tam pójść i zapytać. To największa poczta w Paryżu jest olbrzymia, o co chcesz pytać. Myślisz, że ktoś zrobił to celowo? Tak. Większość anonimowych listów wysyła się z poczty przy Lówrze. Kartka nie jest nowa ma co najmniej dziesięć lat, zauważyłam. Ojciec skierował ją do światła. Przez kilka sekund bardzo uważnie się jej przyglądał, żeby stwierdzić, że zdjęcie faktycznie zrobiono w latach dziewięćdziesiątych. Kolory odbitki, nasycona sepia oraz brak reklam wokół opery potwierdzały moją intuicję. Powiedziałbym nawet, że z początku lat dziewięćdziesiątych, doprecyzował tata. Czemu tak myślisz? Zapytała mama. Bo w 1996 zielono-biały autobus SC10, taki jak widać na drugim planie, został zastąpiony modelem RP312 z platformą i silnikiem z tyłu. Nikt się nie zdziwił, że ojciec zna historię paryskich autobusów. Nigdy nie prowadził nawet samochodu, a co dopiero autobusu, ale jako badacz znał mnóstwo szczegółów z różnorodnych i niszowych dziedzin. Tata opracował sposób obliczania pływowych sił grawitacyjnych, a mama tłumaczyła traktaty z gramatyki generatywnej Czomskiego. Razem mieli więc rozległą wiedzę, zazwyczaj zupełnie nieprzydatną w codziennym życiu, z pewnymi wyjątkami, jak tego dnia. Czemu ktoś czekał z wysłaniem pocztówki aż dziesięć lat? Rodzice nadal się zastanawiali. Mnie kartka zupełnie nie obchodziła. Moją ciekawość wzbudziła natomiast lista imion. To byli moi przodkowie, a nic o nich nie wiedziałam. Jakie przejechali kraje, jakie wykonywali zawody, ile mieli lat, kiedy zostali zamordowani? Jeśli pokazano by mi ich portrety, nie potrafiłabym rozpoznać ich wśród nieznajomych. Poczułam wstyd. Po obiedzie rodzice schowali pocztówkę do szuflady i więcej o niej nie rozmawialiśmy. Skończyłam 24 lata, absorbowało mnie życie, które miałam przed sobą, i inne opowieści, które chciałam napisać. Wymazałam z pamięci pocztówkę, choć nie porzuciłam myśli, że kiedyś powinnam zapytać mamę o historię naszej rodziny. Tyle, że lata płynęły, a mnie ciągle brakowało czasu. Aż do chwili, gdy dziesięć lat później miałam rodzić, szyjka rozwarła się za wcześnie. Musiałam leżeć, żeby nie przyspieszyć porodu. Rodzice zaproponowali, żebym spędziła kilka dni u nich, gdzie nie musiałabym nic robić. W tym stanie oczekiwania myślałam o mamie, babci, o pokoleniach kobiet, które rodziły przede mną. Właśnie wtedy poczułam, że muszę usłyszeć opowieść o przodkach. Lejla zaprowadziła mnie do ciemnego gabinetu, w którym spędza większość czasu i który zawsze przywodził mi na myśl wnętrze brzucha. Jest wyłożony tomiszczami i segregatorami, skąpany w słabym zimowym świetle paryskiego przedmieścia z atmosferą zagęszczoną dymem papierosów. Zrobiłam sobie kącik pod regałem z książkami i przedmiotami bez metryki, pamiątkami przykrytymi kołderką kurzu i popią. Mama wyjęła upstrzone czarnymi cętkami zielone pudło spośród kilkunastu identycznych, które stały na półce. Jako nastolatka wiedziałam, że te pudła zawierają ślady mrocznych opowieści o historii naszej rodziny. Przypominały mi trumienki. Lejla wzięła kartkę i długopis. Jak wszystkie, emerytowane profesorki nadal zachowuje się jak belferka, nawet wobec własnych córek. Studenci z Uniwersytetu Saint-Denis bardzo ją lubili w tych cudownych czasach kiedy mogła kopcić w sali prowadząc zajęcia z językoznawstwa wzbudzała ich podziw potrafiła palić tak że popiół nigdy nie spadał na ziemię tylko tworzył w jej palcach długi szary cylinder nie potrzebowała popielniczki wypalonego papierosa odkładała na biurko i sięgała po kolejnego ten wyczyn wzbudzał w młodzieży szacunek Uprzedzam, że opowieść będzie połatana. Niektóre fakty są bezsporne, ale sama ocenisz, ile w tym wszystkim moich hipotez, dzięki którym odtworzyłam tę historię. Zresztą jakieś nowe dokumenty mogą ją oczywiście uzupełnić, albo znacząco zmienić. Mamo, dym z papierosów nie jest chyba dobry dla mózgu dziecka. Daj spokój. W każdej ciąży paliłam paczkę dziennie, a nie urodziłam raczej trzech debilek. Zaczęłam się śmiać. Lejla skorzystała z okazji, żeby zapalić papierosa i rozpocząć opowieść o życiu Efraima, Emy, Noemi i Żaka, czterech postaci z pocztówki. Księga pierwsza. Ziemie obiecane. Rozdział pierwszy. Jak w każdej rosyjskiej powieści, wszystko zaczęło się od nieszczęśliwej miłości. Efraim Rabinowicz kochał Annę Gawrońską, której matka, liba Gawrońska z domu Jankielewicz, była kuzynką rabinowiczów w pierwszej linii. Ale Gawrońskim ta miłość się nie podobała. Lejla patrzyła na mnie doskonale, świadoma, że nic z tego nie rozumiem. Wcisnęła papieros do kącika ust i z okiem półprzymkniętym od dymu zaczęła grzebać w archiwum: Czekaj, przeczytam ci list, to ci się rozjaśni. Napisała go starsza siostra Efraima w 1918 w Moskwie. Kochana Wero, rodzice mają same kłopoty. Słyszałaś o tej historii z Efraimem i naszą kuzynką Aniutą. Jeśli nie, mogę ci ją opowiedzieć pod warunkiem, że zachowasz wszystko w tajemnicy, choć chyba niektórzy krewni już o wszystkim wiedzą. W skrócie chodzi o to, że Aniuta i nasz Fiedia, dwa dni temu skończył 24 lata, się w sobie zakochali. Nasi okropnie z tego powodu cierpią. Odchodzą od zmysłów. Ciotka nic nie wie. Byłoby straszne, gdyby się dowiedziała. Często się z nią spotykają i bardzo się podczas tych spotkań męczą. Nasze frajm bardzo kocha Aniutę. Przyznaję, że w szczerość jej uczuć w ogóle nie wierzę. To tyle wieści od nas. Czasem mam tej historii po dziurki w nosie. Kochana, muszę kończyć. Dla bezpieczeństwa pójdę wysłać ten list od razu całuje Sara Jeśli dobrze zrozumiałam Efraima zmuszono żeby zrezygnował z pierwszej miłości i w tym celu szybko znaleźli mu inną narzeczoną Emmę Wolf Drugie imię z pocztówki właśnie Też należała do dalszej rodziny Nie Emma pochodziła z Łodzi była córką wielkiego przemysłowca który miał kilka fabryk włókienniczych Nazywał się Maurycy Wolf, a jej matką była Rebeka Trocka bez związku z rewolucjonistą. Ale jak Efraim i Emma się poznali? Skoro Łódź i Moskwę dzieli co najmniej tysiąc kilometrów, dużo więcej. Albo rodziny skorzystały z usług szatchany, czyli tradycyjnej swatki, albo rodzina Efraima była kest eltern Em. Czym Kest eltern, to widzisz, jak ci to wyjaśnić? Pamiętasz język Inuktitut? Kiedy byłam mała Leila powiedziała mi, że w Eskimoskim istnieją pięćdziesiąt dwa słowa na śnieg. Śnieg, który pada, nazywa się ganik. Śnieg, który już spadł, to aputi, a ten topiony na wodę to aniu. No a Idyż ma różne słowa na rodzinę. Rodzinę sensu stricto określa się jednym słowem, rodzinę współmałżonka innym, a jeszcze innym osoby, które uważa się za rodzinę, nawet jeśli nie łączą nas z nimi więzy pokrewieństwa. Istnieje też praktycznie nieprzekładalny termin oznaczający coś w stylu rodzina karmiąca, czyli kest eltern, co można by dosłownie przetłumaczyć jako rodzina zapraszająca. Zgodnie z tradycją, kiedy rodzice wysyłali dziecko na studia do odległego miasta, szukali rodziny, która da mu mieszkanie i wyżywienie. Czyli rodzina Rabinowiczów była dla M. Kest-eltern. Właśnie. Ale słuchaj spokojnie, nie martw się, w końcu się w tym połapiesz. Efraim Rabinowicz bardzo wcześnie zrywa z religią rodziców. Jako młody człowiek wstępuje do partii socjalistów-rewolucjonistów i oznajmia rodzicom, że nie wierzy w Boga. Prowokacyjnie w święto Jom pur robi wszystko, czego Żydom nie wolno: pali, goli się, je i pije. W 1919 Efraim ma 25 lat. Jest młodzieńcem nowoczesnym, przystojnym, o delikatnych rysach. Gdyby nie śniada, cera i kruczo czarne wąsy, mógłby uchodzić za prawdziwego Rosjanina. To zdolny inżynier, który właśnie skończył studia, bo udało mu się zmieścić, w limicie numerus clausus ograniczającym odsetek Żydów przyjmowanych na wyższe uczelnie do 3%. Zamierza uczestniczyć we wspaniałej przygodzie postępu. Ma duże oczekiwania wobec swojego państwa i swojego narodu, narodu rosyjskiego, któremu chce towarzyszyć w rewolucji. Dla Efraima żydowstwo nic nie znaczy. Uważa się przede wszystkim za socjalistę. Zresztą żyje w Moskwie jak Moskwianin. Zgodził się na ślub w synagodze tylko dlatego, że to było ważne dla jego przyszłej żony. Zastrzegł jej jednak nie będziemy przestrzegać mitzwot. Zgodnie z tradycją w dzień ślubu, pod koniec ceremonii pan młody rozbija kieliszek prawą stopą. Gest ten symbolizuje zniszczenie świątyni jerozolimskiej. Potem nowożeniec może pomyśleć życzenie. Efraim chce na zawsze wymazać wspomnienie o kuzynce Aniucie, ale kiedy patrzy na rozrzucone po podłodze odłamki szkła, ma wrażenie, że to jego serce rozbite na tysiące kawałków. Rozdział drugi. Piątek 18 kwietnia 1919 roku Nowożeńcy wyjeżdżają z Moskwy do oddalonej o 50 kilometrów daczy Nachmana i Ester Rabinowiczów, rodziców Efraima. Efraim zgodził się na wspólne świętowanie Pesach, żydowskiej Wielkanocy tylko dlatego, że ojciec nalegał niezwykle jak na niego mocno, a żona jest w ciąży. Idealna okazja, żeby ogłosić nowinę rodzeństwu. Emma jest w ciąży z Miriam, tak z twoją babcią. Po drodze Efraim wyznaje żonie, że Pesach zawsze było jego ulubionym świętem. Jako dziecko lubił tajemniczość, symbolikę gorzkich ziół, słonej wody i jabłek z miodem, które kładło się na półmisku na środku stołu. Lubił, kiedy ojciec wyjaśniał mu, że słodycz owoców miała przypominać Żydom, jak nieufnie należy podchodzić do wygody. W Egipcie Żydzi byli niewolnikami, więc dostawali mieszkanie i wyżywienie, tłumaczył Nachman. Mieli dach nad głową i jedzenie na talerzu. Rozumiesz? Wolność oznacza niepewność. Zdobywa się ją w bólach. Słona woda, którą stawiamy na stole podczas wieczerzy sederowej, symbolizuje łzy tych, którzy zrywają kajdany. A gorzkie zioła przypominają nam, że los wolnego człowieka z definicji jest bolesny. Synu, jak tylko poczujesz na ustach smak miodu, zastanów się, kto albo co cię zniewala. Efraim wie, że rewolucjonistą został właśnie dzięki opowieściom ojca. Tamtego wieczoru jak tylko dojechali, Efraim pospieszył do kuchni, żeby poczuć charakterystyczny, słaby zapach mac, prześników pieczonych przez Katerinę, ich starą kucharkę. Ze wzruszeniem chwycił jej pomarszczoną dłoń i położył ją na brzuchu żony. Zobacz powiedział Nachman do Ester, która przyglądała się scenie. Nasz syn jest dumny jak kasztanowiec, który pokazuje owoce przechodniom. Rodzice zaprosili wszystkich kuzynów rabinowiczów ze strony Nachmana i wszystkich kuzynów frantów ze strony Ester. Skąd takie tłumy? Zastanawia się Efraim, ważąc w ręce srebrny nóż, błyszczący po długim polerowaniu popiołem z kominka. Gawrońscy też będą? pyta z niepokojem swoją młodszą siostrę Belle Nie. Odpowiada ona, nie wyjawiając, że obie rodziny uzgodniły, że lepiej uniknąć bezpośredniego spotkania kuzynki Aniuty z Emmą. Ale czemu w tym roku zaprosili aż tylu krewnych? Chcą nam coś obwieścić? Dopytuje się Efraim i zapala papierosa, żeby ukryć zdenerwowanie. Tak, ale mnie nie pytaj. Nie mam prawa nic mówić przed kolacją. W wieczór sederowy patriarcha rodu czyta na głos Hagadę, czyli opis wyjścia z Egiptu narodu izraelskiego pod przewodnictwem Mojżesza. Po zakończeniu modlitw Nachman wstaje i, tępą krawędzią noża, uderza w kieliszek. Dziś wieczór szczególnie podkreślałem ostatnie słowa księgi, mówi zwracając się do biesiadników. I odbuduj Jerozolimę, miasto święte, szybko. Za dni naszych, wprowadź nas do niej i uraduj nas jej odbudową, abyśmy jedli z jej owoców i nasycili się jej dobrem. Bo moją rolą, jako głowy rodziny, jest was ostrzec ostrzec przed czym tato że trzeba wyjechać. Musimy opuścić ten kraj jak najszybciej. Wyjechać? dopytują się jego synowie. Nachman zamyka oczy. Jak przekonać dzieci? Jak znaleźć właściwe słowa? Niebezpieczeństwo jest niewidoczne, pozornie błahe, ale mimo wszystko wyczuwalne, jak kwaśna woń w powietrzu, jak zimny wiatr, który zapowiada nadchodzące mrozy. Wraca najpierw w koszmarach. Koszmarach poprzeplatanych wspomnieniami z młodości, kiedy w bożonarodzeniowe noce chowano go za domem razem z innymi dziećmi, bo pijani mężczyźni przychodzili ukarać lud, który zabił Jezusa. Wdzierali się do domów gwałcić kobiety i mordować mężczyzn. Przemoc zelżała, kiedy car Aleksander III zaostrzył antysemityzm państwowy, wprowadzając prawa majowe pozbawiające Żydów większości swobód. Nachman był młodym chłopcem, kiedy wszystko zostało im zakazane. Nie mogli studiować, przemieszczać się między obwodami, nadawać dzieciom chrześcijańskich imion, grać w teatrze. Lud zadowolił się tymi upokorzeniami, tak że przez jakieś trzydzieści lat nie przelewał aż tyle krwi. Dzieci Nachmana nie znały więc strachu 24 grudnia, kiedy swora wstaje od stołu i ma ochotę zabijać. Jednak od kilku lat Nachman znów czuje w powietrzu woń siarki i zgnilizny. Czarna Sotnia, skrajnie prawicowa grupa monarchistów, kierowana przez Władimira Puriszkiewicza, zwiera w cieniu szeregi. Dawny dworzanin cara rozpuszczał teorię o spisku żydowskim, czekał na swój czas. A Nachman nie wierzy, że nowa rewolucja, której przewodzić miały jego dzieci, wymarze dawną nienawiść. Tak, wyjechać. Dzieci, posłuchajcie mnie dobrze, mówi spokojnie Nachman. Es stinkt, schlecht, dreck. To śmierdzi jak gówno. Na te słowa brzęk sztućców cichnie, maluchy przestają szczebiotać, zapada milczenie. Nachman w końcu może mówić: Większość z was jest niedawno po ślubie. Efraim, ty niedługo zostaniesz ojcem. Macie energię, odwagę, wszystko przed wami. To dobry moment, żeby spakować walizki. Nachman zwraca się do żony, którą ściska za rękę. Ester i ja postanowiliśmy wyjechać do Palestyny. Kupiliśmy kawałek ziemi niedaleko Hajfy. Będziemy uprawiać pomarańcze. Jedźcie z nami. Kupię wam działki. Nachman, naprawdę przenosisz się na ziemię Izraela? Dla dzieci rabinowiczów to coś niewyobrażalnego. Przed rewolucją ich ojciec był członkiem pierwszego cechu kupieckiego, co znaczy, że należał do tych nielicznych Żydów, którzy mogli swobodnie przemieszczać się po kraju. Dla Nachmana to, że mógł żyć w Rosji jak Rosjanin, stanowiło niebywały przywilej. Osiągnął w społeczeństwie dobrą pozycję, a teraz chce ją porzucić, żeby uciec na drugi koniec świata, do pustynnego kraju o nieprzyjaznym klimacie i uprawiać tam pomarańcze? Co za pomysł? Człowiek, który bez pomocy kucharki nie potrafi nawet obrać gruszki. Nachman bierze krótki ołówek i zwilża go końcem języka, patrząc na swoich potomków, dodaje. Dobrze. Zapytam każdego z Was po kolei, i wymagam od każdego, słyszycie, od każdego, żeby podał dokąd chce jechać. Kupię wszystkim bilety na statek. Wyjedziecie z Rosji w ciągu trzech najbliższych miesięcy. Zrozumiano? Bella, zacznę od ciebie. To proste. Ty jedziesz z nami. Zatem zapisuję. Bella, Haifa, Palestyna, Efraim. Czekam, co powiedzą bracia. Ja widzę się w Paryżu, stwierdza Emmanuel, najmłodszy z rodzeństwa, nonchalant kiwając się na krześle. Odradzam wam Paryż, Berlin i Pragę, odpowiada poważnie Efraim. W tych miastach dobre stanowiska są już obsadzone od pokoleń. Nie znajdziecie dla siebie miejsca. Uznają was albo za zbyt zdolnych, albo za niedość zdolnych. Ja się nie martwię. Narzeczona już tam na mnie czeka. Ripostuje Emanuel, żeby rozbawić towarzystwo. Biedny synku, będziesz żył jak wieprz. Głupio i krótko, irytuje się Nachman. to wolę umrzeć w Paryżu niż w pipidówce na końcu świata. Ach, Nachman grozi mu ręką. Jedernar is kluk unkomiszwarz. Każdy idiota ma się za spryciarza. Wcale nie żartuje. No? Skoro nie chcecie jechać ze mną, spróbujcie w Ameryce. Tam też będzie dobrze, dorzuca z westchnieniem. Kowboje i Indianie. Ameryka. Nie, dziękujemy, myślą młodzi rabinowiczowie. O Ameryce mają mgliste pojęcie. Po Palestynie przynajmniej wiedzą, czego się spodziewać, bo jest opisana w Biblii sterta kamieni. Spójrz tylko, mówi Nachman do żony. Można powiedzieć tępe woły. Pomyślcie trochę. W Europie nic nie znajdziecie. Nic, nic dobrego. Natomiast w Ameryce, w Palestynie o pracę bardzo łatwo. Tato, jak zwykle, niepotrzebnie się martwisz. Najgorsze, co możecie spotkać, to że twój krawiec zostanie socjalistą. Prawda, że Nachman i Ester jedno obok drugiego jak dwa torciki w witrynie cukierni? Nie przywodzą na myśl rolników Nowego Świata. Oboje są sztywni, jakby maleni. Ester nadal jest kokietką, mimo siwych włosów, które upina w niski kok, lubi sznury Perę i kameę. Nachman słynie z trzy częściowych garniturów od najlepszych francuskich krawców w Moskwie. Jego broda jest biała jak wata, a przejawem fantazji są wyłącznie krawaty w groszki, które dobiera do poszetek. Zniecierpliwiony postawą dzieci Nestor wstaje od stołu. Żyła na szyi tak mu nabrzmiała, jakby zaraz miała pęknąć i poplamić piękny obrus Ester. Musi się położyć, żeby uspokoić rozdygotane serce. Przed zamknięciem drzwi do jadalni każe obecnym dobrze się zastanowić, a na koniec rzuca. Musicie zrozumieć jedno. Pewnego dnia będą chcieli nas wszystkich unicestwić. Po jego dramatycznym wyjściu przy stole znów rozbrzmiewają wesołe rozmowy, które ciągną się do późna w noc. Emma siada przy fortepianie. Trochę odsuwa taboret ze względu na brzuch. Jest absolwentką prestiżowego Narodowego Konserwatorium Muzycznego. Chciała studiować fizykę, ale numerus clausus jej to uniemożliwił. Ma wielką nadzieję, że. Dziecko, które nosi, będzie żyło w świecie, gdzie swobodnie wybierze sobie studia. Ukojony muzyką, Efraim rozmawia przy kominku z braćmi i siostrami o polityce. Wieczór jest przyjemny. Rodzeństwo lekko pokpiwa z patriarchy. Rabinowiczowie nie wiedzą, że to ostatnie godziny, które spędzają wszyscy razem. Rozdział trzeci. Następnego dnia Emma i Efraim wyjeżdżają z Daczy. Wszyscy żegnają się w dobrych humorach i obiecują sobie rychłe spotkanie jeszcze przed początkiem lata. Emma przygląda się krajobrazowi, który przesuwa się za oknem dorożki. Zastanawia się, czy teść nie ma racji. Być może rozsądniej byłoby przeprowadzić się do Palestyny. Nazwisko jej męża figuruje na liście. Milicja może w każdej chwili przyjść do ich domu i go aresztować. Na jakiej liście? Czemu Efraim jest ścigany? Za to, że jest Żydem? Nie, nie wtedy. Mówiłam ci, że mój dziadek był rewolucyjnym socjalistą. A po rewolucji październikowej bolszewicy zaczęli eliminować dawnych towarzyszy broni. Mięńszewicy i rewolucyjni socjaliści byli ścigani. Po powrocie do Moskwy Efraim musi się ukrywać. Znajduje kryjówkę niedaleko ich mieszkania, żeby od czasu do czasu odwiedzać żonę. Tego wieczoru, przed wyjściem z domu, chce się umyć. Żeby zagłuszyć bębnienie kropli o miskę w kuchni, Emma siada do fortepianu i mocno wciska klawisze z kości słoniowej. Boi się sąsiadów i denuncjacji. Nagle rozlega się pukanie. Mocne, władcze. Emma idzie do drzwi, trzymając rękę na dużym brzuchu. Kto tam? Emma Rabinowicz. Szukamy waszego męża. Emma przetrzymuje milicjantów w korytarzu, żeby Efraim miał czas zebrać wszystkie swoje rzeczy i schować się w skrytce, którą zrobili w szafie z podwójną tylną ścianą, za kołdrami i pościelą. Nie ma go tu. Wpuśćcie nas. Kąpałam się. Dajcie mi się ubrać. Zawołajcie męża, domagają się milicjanci, którzy zaczynają się irytować. Od ponad miesiąca nie mam od niego żadnych wieści. Wiecie, gdzie się ukrywa? Nie mam pojęcia. Wyważymy drzwi i przeszukamy mieszkanie. Dobrze, a jak go znajdziecie, przekażcie mu, co u mnie. Emma otwiera drzwi i wypina olbrzymi brzuch do przodu, tuż pod nos milicjantów. Proszę zobaczyć, Porzucił mnie w takim stanie? Milicjanci wchodzą do środka. Emma dostrzega, że na dużym fotelu w salonie została czapka Efraima. Udaje omdlenie. Czuje, jak czapka zgniata się pod jej ciężarem. Serce mocno jej wani. Twoja babcia Miriam była dopiero płodem, ale właśnie zaznała, co to znaczy mieć strach w trzewiach. Narządy Emmy zacisnęły się wokół dziecka. Po rewizji Emma pozostaje niewzruszona. Nie odprowadzę was, bo się boję, że odejdą mi wody, oznajmia milicjantom z bladą twarzą. I będziecie musieli odebrać poród. Funkcjonariusze odchodzą, złożecząc ciężarnym. Po długich minutach ciszy Efraim wychodzi z kryjówki i zastaje żonę na dywanie przed kominkiem, zwiniętą w kłębek. Brzuch tak ją boli, że nie może się podnieść. Efraim obawia się najgorszego. Obiecuje Emmie, że jeśli dziecko przeżyje, wyjadą do Rygi, na Łotwę. Czemu na Łotwę? Bo ten kraj właśnie zyskał niepodległość, a Żydzi mogli się tam osiedlać i nie podlegali ustawom handlowym. Rozdział czwarty. Zgodnie z danymi Biura do Spraw Uchodźców, które wydało jej papiery w Paryżu, Twoja babcia Miriam, Miroczka, jak nazywano ją w domu, urodziła się w Moskwie 7 sierpnia 1919 roku. Data jednak jest niepewna ze względu na różnicę między kalendarzem gregoriańskim a juliańskim. Miriam nigdy nie pozna dokładnego dnia swoich narodzin. Przychodzi na świat w przyjemnie ciepłe lato. Rodzi się praktycznie w walizce, kiedy jej rodzice przygotowują się do wielkiej podróży do Rygi. Efraim analizuje rentowność handlu kawiorem i liczy na rozkręcenie zyskownego interesu. Żeby zacząć nowe życie na Łotwie, małżonkowie sprzedali wszystko, co posiadali meble, zastawę stołową, dywany, wszystko z wyjątkiem samowara. Tego, który stoi w salonie? Tak. I przekroczył więcej granic niż my obie razem wzięte. Rabinowicze z noworodkiem opuszczają Moskwę w środku nocy, żeby rozklekotanym wozem pokryjomu dotrzeć do granicy. Podróż jest długa i trudna, to prawie tysiąc kilometrów wiejskimi drogami, ale dzięki temu pozostają z dala od bolszewickiej milicji. Emma zabawia maleńką miroczkę, odgania wieczorne strachy szeptanymi historiami, podnosi koce i pokazuje córce świat nad burtami wózka. Mówi się, że noc zapada, ale to nieprawda. Zobacz, ona nie spada z góry, tylko wychodzi z ziemi. Ostatniej nocy, na kilka godzin przed dotarciem do granicy, Efraim nagle zdaje sobie sprawę, że zaprzęg zrobił się bardzo lekki. Ogląda się i widzi, że wózek zniknął. Kiedy Emma poczuła, że się odczepia, nie mogła krzyknąć z obawy, że ktoś ich usłyszy czekając aż mąż zawróci, nie wie czego boi się bardziej, bolszewików czy wilków. Ale Efraim w końcu wraca. Przed świtem udaje im się przekroczyć granice. Spójrz, mówi Lelia. Po śmierci Miriam znalazłam w jej biurku te papiery. Zapisane zeszyty, fragmenty listów, jakbym odkryła historię tego wózka. Kończy się tak. O świcie w szarą godzinę przed jutrzenką wszystko poszło dobrze. Po przyjeździe na Łotwę spędziliśmy kilka dni w więzieniu z powodu formalności administracyjnych. Matka karmiła mnie jeszcze piersią. Nie mam z tych dni żadnych złych wspomnień. Pamiętam wyłącznie jej mleko o smaku żyta i gryki. Kolejne zdania praktycznie nie mają sensu. To początki Alzheimera. Zdarzało mi się godzinami analizować, co kryje się za jakimś błędem gramatycznym. Język jest labiryntem, w którym pamięć się kupi. Znałam historię o czapce, którą trzeba koniecznie ukryć przed milicjantami. Kiedy byłam mała, Miriam spisała ją w formie bajki dla dzieci. Miała tytuł Epizod z czapką. Nie wiedziałam jednak, że chodzi o jej historię. Sądziłam, że ją wymyśliła wszystkie smutne bajki, które babcia pisała wam na urodziny, zaczerpnęła z własnego życia. Okazały się bardzo cenne, kiedy próbowałam ustalić niektóre fakty z jej dzieciństwa. Ale, jeśli chodzi o resztę, jak udało ci się tak dokładnie odtworzyć tę historię? Zaczęłam praktycznie od zera. Miałam kilka zdjęć z nieczytelnymi podpisami, strzępki i wyznań, które Twoja babcia zanotowała na karteluszkach, a które znalazłam po jej śmierci. Życie przodków zrekonstruowałam też dzięki francuskim archiwom, które w roku 2000 zostały otwarte świadectwom z jadwaszem, relacjom ocalałych z obozów. Tylko, że nie wszystkie dokumenty są wiarygodne, niektóre mogą prowadzić na manowce. Francuska administracja czasem popełnia błędy. Tylko niekończące się metodyczne kolacjonowanie dokumentów z pomocą archiwistów pozwoliło mi ustalić pewne fakty i daty. Podniosłam wzrok na ogromną bibliotekę. Pudełka z archiwami mamy, które dawniej wzbudzały we mnie strach, teraz jawiły mi się jako depozyty wiedzy olbrzymiej jak kontynent. Lelia przeszła przez historię tak, jakby przejechała wiele krajów. Opowieści z podróży ułożyły się w jej wewnętrzny krajobraz, który teraz ja miałam zwiedzić. Kładąc rękę na brzuchu, bezgłośnie poprosiłam córkę, żeby razem ze mną uważnie słuchała dalszego ciągu tej starej opowieści, która dotyczyła też jej młodziutkiego życia. Rozdział piąty. W Rydze niewielka rodzina wprowadza się do ładnego drewnianego domu przy ulicy Aleksandry. Emma jest w okolicy powszechnie lubiana, łatwo się integruje. Podziwia Efraima, który z powodzeniem rozkręcił handel kawiorem. Mój mąż ma duszę przedsiębiorcy i potrafi nawiązywać kontakty, pisze z dumą do rodziców w łodzi. Kupił mi fortepian, żebym mogła rozćwiczyć uśpione palce. Nie skąpi pieniędzy, Zachęca mnie też, żebym dawała lekcje gry dziewczynkom z sąsiedztwa. Dzięki zyskom z handlu kawiorem Emma i Efraim kupują sobie dacze w Bilderlingshofie, jak rodziny złotewskiej socjety. Efraim zatrudnia niemiecką niańkę, która pomaga żonie w domowych obowiązkach. Dzięki temu będziesz mogła więcej pracować. Kobiety powinny być niezależne. Emma wykorzystuje wolny czas, żeby wybrać się do synagogi churalnej, która słynie ze znakomitych kantorów, a przede wszystkim z chórów. Męża zapewnia, że chodzi jej wyłącznie o rekrutowanie nowych uczennic, nie o modlitwę. Dociera tam po nabożeństwie i zdumiewa się, słysząc język polski. Spotyka dawne łódzkie rodziny i odnajduje prowincjonalną atmosferę rodzinnego miasta. To dla niej jako kruchy dzieciństwa, które może pozbierać. Dzięki plotkom z synagogi Emma dowiaduje się, że kuzynka Aniuta wyszła za niemieckiego Żyda i przeprowadziła się do Berlina. Nie mów o tym mężowi, za żadne skarby nie przypominaj mu o swojej dawnej rywalce. Przestrzega ją rebecin, żona rabina, której zadaniem jest doradzać kobietom ze wspólnoty. Efraim natomiast dostaje od rodziców bardzo pomyślne wieści. Ich plantacja pomarańczy prosperuje. Bella znalazła pracę jako kostiumografka w teatrze w Haifie. Braciom rozproszonym po całej Europie udało się dobrze ustawić. Z wyjątkiem najmłodszego, Emanuela. Jest w Paryżu i chce grać w filmach. Na razie nie dostał żadnej roli. Ma już trzydzieści lat i martwię się o niego. Ale jest jeszcze młody. Mam nadzieję, że mu się uda. Oglądałem go na zdjęciach próbnych. Ma talent, będzie robił postępy. Pisze jego brat Borys. Efraim kupuje aparat fotograficzny, żeby uwiecznić Miriam. Stroi córeczkę jak lalkę, ubiera ją w najładniejsze ciuszki, wplata jej we włosy piękne wstążki. W białych sukieneczkach dziewczynka jest ryską księżniczką. To dziecko dumne, czupurne, świadome swojej wartości w oczach rodziców, a więc i w oczach całego świata. Kiedy mija się dom rabinowiczów, słychać dźwięki fortepianu. Sąsiedzi nigdy się nie skarżą, przeciwnie, bardzo ocenią sobie muzykę. Mijają tygodnie, szczęśliwe, jakby nagle wszystko stało się proste. W wieczór paschalny Emma prosi Efraima, żeby przygotował półmisek na wieczerze. Bardzo cię proszę. Nie czytaj modlitw, ale przynajmniej hagadę. Efraim w końcu się zgadza i pokazuje Miriam, jak na półmisku układa się jajko, gorzkie zioła, kawałki jabłka w miodzie i udziec jagnięcy, stawia na nim też naczynko ze słoną wodą. Daje się wciągnąć w świętowanie i opowiada historię mojżesza, tak samo jak kiedyś robił to jego ojciec. Czym ten wieczór różni się od innych? Czemu jemy gorzkie zioła? Moja malutka, Pesach uczy nas, że lud żydowski jest ludem wolnym i że ta wolność ma swoją cenę pot i łzy. Na wyjątkową wieczerzę Emma upiekła mace według przepisu Kateryny, starej kucharki teściów. Chce, żeby mąż odnalazł wspaniałe, delikatne smaki z dzieciństwa. Tego wieczoru Efraim jest w doskonałym humorze i rozśmiesza córeczkę, naśladując jej dziadka. Siekana wątróbka jest najlepszym lekiem na życiowe udręki, mówi z rosyjskim akcentem nachmana, a potem opycha się pasztacikami drobiowymi. Nagle, wśród śmiechów Efraim czuje ukłucie w sercu, aniuta. Oczyma duszy widzi kuzynkę, wyobraża sobie, że dokładnie w tej chwili. Ona też świętuje pesach ze swoją rodziną, z mężem, być może z dzieckiem, nachylona nad modlitewnikiem, za stołem oświetlonym blaskiem świec. Jak bardzo wypiękniała, myśli. Z wiekiem jest jeszcze ładniejsza. Na jego twarzy pojawia się frasunek, co Emma natychmiast zauważa. Wszystko w porządku? Pyta. A może zrobimy sobie jeszcze jedno dziecko? Odpowiada Efraim. Dziesięć miesięcy później, 15 lutego 1923 roku, w Rydze na świat przychodzi Noemi. Noemi z pocztówki. Siostrzyczka o twarzy okrągłej, jak księżyc, detronizuje Miriam w jej królestwie. Dzięki dochodom ze sprzedaży kawioru, Efraim kupuje lokalne eksperymentalne laboratorium. Chce tam pracować nad nowymi maszynami. Przez całe wieczory z błyskiem w oku opowiada żonie o działaniu swoich wynalazków. Te maszyny zapoczątkują rewolucję. Uwolnią kobiety od uciążliwych prac domowych. Posłuchaj. W rodzinie mężczyźni są burżuazją, a kobieta reprezentuje proletariat. Nie zgadzasz się? Pyta Efraim, który, mimo że prowadzi kwitnący biznes, nadal czyta Marksa. Mój mąż jest jak prąd, dociera wszędzie, żeby szerzyć światło postępu. Tyle, że Efraim, inżynier, postępowiec, kosmopolita, zapomniał, że nie jest stamtąd i że na zawsze pozostanie obcy. Największym jego błędem jest wiara w to, że może gdzieś osiąść i być szczęśliwy. W następnym roku, 1924, beczka zepsutego kawioru doprowadza jego firmę do bankructwa. Pech czy zemsta zazdrośnika? Migranci, którzy przyjechali wozem, zbyt szybko awansowali na notabli. W Rydze Gojów rabinowicze zostali pariasami. Sąsiedzi z podwórka, binderlingowie, domagają się, żeby uczniowie Emmy przestali zakłócać im spokój. Emma dowiaduje się w synagodze, że łotysze uwzięli się na jej męża i nie przestaną go szykanować, dopóki nie wyjedzie. Emma rozumie, że znów trzeba pakować walizki. Tylko dokąd się udać? Pisze do rodziców, ale wieści z Polski nie są pomyślne. Jej ojciec, Maurycy Wolf, martwi się strajkami, które wybuchają w całym kraju. Córeczko, sama wiesz, jak bardzo chciałbym mieć cię przy sobie. Nie mogę być jednak egoistą, a jako ojciec muszę wam poradzić, żebyście wyjechali jak najdalej. Ty, twój mąż i dzieci. Efraim wysyła telegram do Emanuela. Niestety młodszy brat nie może ich przyjąć. Mieszka w Paryżu u przyjaciół malarzy, Roberta i Soni Delunejów, którzy mają synka. Efraim pisze więc do Borysa, starszego brata, który, jak wielu rewolucyjnych socjalistów, schronił się w Pradze. Tamtejsza sytuacja polityczna jest jednak zbyt chwiejna i Borys odradza Efraimowi przeprowadzkę. Ten nie ma już pieniędzy ani wyboru. Wbrew sobie wysyła telegram do Palestyny. Przyjeżdżamy. Rozdział szósty. Żeby dostać się z Rygi do Ziemi Obiecanej, trzeba kierować się na południe i pokonać 2500 kilometrów w linii prostej. Przejechać Łotwę, Litwę, Polskę i Węgry, a potem siąść na statek w rumuńskiej Konstancy. Podróż trwa 40 dni jak wędrówka Mojżesza na górę Synaj. Zatrzymamy się u moich rodziców w Łodzi. Chciałabym, żeby poznali nasze córki, mówi mężowi Emma. Przekroczywszy rzekę łódką, Emma znajduje się w rodzinnym mieście, za którym tak tęskniła. Natężony ruch, tramwaje, samochody i dorożki mijające się w piekielnym harmiderze przerażają jej dzieci, ale Emma jest zachwycona. Wiecie... Każde miasto ma swój zapach. Zamknijcie oczy i wdychajcie. Miriam opuszcza powieki i czuje, jak wypełniają woń bzu i smoły dzielnicy Bałuty, wyziewy oleju i mydła ulic Polesia, wydobywający się z kuchni zapach czulentu, wszechobecne drobinki tkanin i kłębuszki pluszu, które uciekają przez okna. Przechodząc przez żydowskie dzielnice robotnicze, dziewczynka pierwszy raz widzi mężczyzn ubranych na czarno. Stada surowych ptaków z ciemnymi brodami i pejsami podskakującymi jak sprężyny, frędzlami, które opadają na długie rybsowe kaftany i wielkimi lisiurami na głowach. Niektórzy mają na czołach tajemnicze, czarne filakterie. Kto to jest? Ta Miriam, która w wieku pięciu lat jeszcze nigdy nie postawiła stópki w synagodze. To pobożni mężowie, odpowiada z szacunkiem Emma. Studiują pisma. Nikt ich nie poinformował, że mamy dwudziesty wiek, żartuje Efraim. Miriam chłonie te fantasmagoryczne obrazy kwartału żydowskiego. Zapamiętuje spojrzenie małej handlarki makówek, swojej rówieśnicy i sylwetki przycupniętych na ziemi staruszek w kolorowych chustkach, które sprzedają zgniłe owoce i bezzębne grzebienie. Miriam zastanawia się, kto kupi tak brudne towary. W latach dwudziestych łódzkie ulice wyglądają jak wyjęte z XIX wieku albo ze starej księgi dziwnych baśni, z krainy pełnej postaci równie cudownych, co przerażających, niebezpiecznego świata, gdzie sprytne złodziejaszki i piękne prostytutki Pojawiają się na każdym rogu, uzbrojeni w tupet i w piórka, gdzie ludzie mieszkają ze swoimi zwierzętami w labiryntach ulic, gdzie córki rabinów chcą studiować medycynę, a ukochani, którym podały czarną polewkę, chcą myścić się na życiu, gdzie żywe karpie pływają w baliach i nagle przemawiają ludzkim głosem, jak w żydowskich legendach gdzie szeptem opowiada się historie o czarnych lustrach, a na ulicach je się świeże bułeczki z białym serem. Miriam do końca życia nie zapomni lekko mdlącego zapachu pączków z cukrem sprzedawanych w upalnym, kipiącym od gwaru mieście. Potem rabinowiczowie docierają do dzielnicy polskiej, gdzie dodatkowo rozlega się stukot warsztatów tkackich. Spotyka ich jednak ostre powitanie. – Hep, hep, Jude! – słyszą. Zgraja chłopców, za którą biegną psy, obrzuca ich żwirem. Ostry kamyk trafia Miriam w twarz, tuż pod okiem. Kilka kropel krwi niszczy jej śliczną podróżną sukienkę. To nic, mówi Emma, to tylko głupie dzieciaki. Emma oczyszcza ubranie córki chusteczką, ale pod okiem dziewczynki zostaje czerwona plamka, która z czasem czernieje. Efraim i Emma starają się uspokoić Miriam. Ona jednak doskonale rozumie, że rodzicom coś grozi. Patrzcie. Mówi Emma, żeby odwrócić uwagę córek. Ten budynek z czerwonej cegły to fabryka waszego dziadka. Dawno temu pojechał w podróż do Szanghaju, żeby poznać tajniki tkactwa. Zrobi wam jedwabną kapę. Twarzem nagle pochmurnieje. Na ścianie przędzalni wymalowano napis: Wolf Równa się wilk, równa się dyrektor Żyd. Nie mów mi o tym, wzdycha Maurycy Wolf, przytulając córkę. Polacy nie chcą już pracować w tych samych pomieszczeniach co Żydzi, bo wzajemnie się nienawidzą. Ale przede wszystkim nienawidzą mnie. Nie wiem czy za to, że jestem dyrektorem, czy za to, że jestem Żydem. Mimo napiętej atmosfery Emma, Efraim, Miriam i Noemi przyjemnie spędzają czas w letnim domu Wolfów między Piotrkowem a brzegiem Pilicy. Wszyscy przesadnie okazują dobry humor, a rozmowy kręcą się wokół dzieci, pogody i posiłków. Przed rodzicami Emma udaje, że wyjazd do Palestyny napawa ją ogromnym entuzjazmem. Wyjaśnia im, że to dla męża wspaniała szansa, bo tam będzie mógł dopracować wszystkie swoje wynalazki. Jest wieczór szabatowy. Wolfowie przygotowali wspaniały stół na wieczerze. Polskie służące krzątają się w kuchni, bo tylko one mogą palić w piecu i robić wszystko to, co tego wieczoru zabronione jest Żydom. Emma raduje się spotkaniem z trzema siostrami. Fania została dentystką, wyszła za jednego z Reicherów. Piękna Olga jest lekarką, poślubiła Mendelsa. Maria zaręczyła się z Gutmanem i też zamierza studiować medycynę. Emmi odbiera mowę, kiedy patrzy na młodszego braciszka Wiktora, którego tak dawno nie widziała. To już mężczyzna z kędzierzawą brodą, ma żonę i prowadzi kancelarię adwokacką przy ulicy Żeromskiego 39, niedaleko centrum. Efraim przyniósł swój imponujący aparat fotograficzny, żeby uwiecznić dzień, w którym rodzina Wolfów w komplecie pozuje na schodach przed swoją letnią rezydencją. Czekaj, pokażę ci to zdjęcie, mówi Lelia. Przyjrzawszy mu się, stwierdzam: jest niepokojące. Też to zauważyłaś. Tak. Twarze są niewyraźne, a uśmiechy raczej niemrawe. Jakby przeczuwali, że stoją nad przepaścią. Na fotografii moja babcia, Miriam, jest małą dziewczynką z kokardą we włosach. Ma białą sukienkę, białe buciki i przechyla głowę na bok. Znalazłam to zdjęcie zupełnie przez przypadek, mówi mama. U siostrzeńca koleżanki Miriam. Opowiedziała mu, że w dzień, kiedy zostało zrobione, dorośli i dzieci grali razem w ogrodzie, wchodzi lisek koło drogi dodała, że w samym środku gry przez głowę przeszła jej myśl ten, kto wygra, będzie żył najdłużej. Dość mroczna przepowiednia. I bardzo dziwne życzenie, jak na pięciolatkę. Pamiętała to? Tak doskonale, nawet po sześćdziesięciu latach. Nękało ją to przez całe życie. Czemu zwierzyła się nieznajomemu, skoro nigdy nikomu o tym nie mówiła? Dziwne. Nie, jeśli się nad tym zastanowić, to wcale nie takie dziwne. Zbliżyłam zdjęcie do oczu, żeby lepiej przyjrzeć się wszystkim twarzom. Teraz potrafiłam już je nazwać Efraim, Emma, Noemi, ale też Maurycy, Olga, Wiktor, Fania. Duchy nie były już postaciami abstrakcyjnymi, liczbami w podręcznikach do historii. Poczułam mocny skurcz w brzuchu, także zamknęłam oczy. Lelia się zaniepokoiła. Chcesz przerwać? Nie, nie. W porządku. Nie jesteś za bardzo zmęczona? Masz odwagę słuchać dalej. Przytaknęłam. Pokazałam mamie na swój brzuch. Za kilkadziesiąt lat dzieci mojej córki też znajdą nasze zdjęcia. I my też będziemy wyglądać tak, jakbyśmy należeli do bardzo starego świata, może nawet jeszcze starszego. Następnego ranka Emma, Efraim i ich dwie córki wyruszają w podróż liczącą prawie dwa tysiące kilometrów. Miriam pierwszy raz jedzie pociągiem. Przykleja buzię do szyby, godzinami przyciska do niej nos i policzki, spektakl jej nie nudzi. Ma wrażenie, że pociąg, posuwając się, specjalnie dla niej stwarza nowe krajobrazy, do których ona może wymyślać historię. Zachwyca się dworcami. W Budapeszcie ma wrażenie, że pociąg wjeżdża do katedry. Stacje na wsiach przypominają natomiast domki dla lalek, bo mają czerwone ceglane ściany i drewniane okiennice w żywych kolorach. Pewnego ranka budzi się i zamiast dębowych lasów widzi tunel wykuty w skalę. Jego ściany są tak blisko, jakby zaraz miały ich ścisnąć. Nieco dalej, gdy są na tonącym we mgle wiadukcie, Miriam mówi do mamy. Popaść, mamusiu, jedziemy nad chmurami. Emma sto razy dziennie upomina córki, żeby były grzeczne, bo przeszkadzają innym pasażerom. Miriam jednak ucieka na korytarz, gdzie czekają na nią tysiące przygód, zwłaszcza w porze posiłków, kiedy trzęsący się pociąg zrzuca talerze na sukienki pań i wylewa piwo na gorsy panów. Miriam się cieszy, wypełnia ją ta myśliwa radość, którą czują dzieci w obliczu kłopotów dorosłych. Córki nie ma już od godziny, więc Emma idzie jej szukać. Mija kolejne przedziały, w których rodziny grają w karty i kłócą się w tysiącu obcych jej języków. Ten spacer po pociągu przypomina Emmie jej dawne łódzkie wędrówki z siostrami i rodzicami. Wiosną, kiedy z zaotwartych okien wyzierało domowe życie. Kiedy znów ich zobaczę? Zastanawia się. Znajduje Miriam na końcu pociągu, gdzie dziewczynkę strofuje gruba kobiecina pilnująca samowara. Emma ją przeprasza i prowadzi Miriam do wagonu restauracyjnego. Tam, w atmosferze koszarowej kantyny, jadają codziennie ten sam posiłek. Rybę z kapustą. Jeden pan snuje po rosyjsku niesamowite opowieści o Orient Expressie. To zupełnie co innego niż ten gruchot. Do ekspresu wsiada się jak do puzderka na biżuterię. Wszystko błyszczy, a szklanki są z kryształów bakarata. Rano do ciepłych kruasantów podaje się prasę z całego świata. Konduktorzy mają niebiesko-złote liberie pod kolor tapicerki. Tej nocy Miriam zasypia ukołysana tukotem kół. Śni, że jest w środku żywej istoty z niesamowitym szkieletem i żelaznymi żyłami. A rano podróż dobiega końca. Kiedy docierają do portów Konstancy, Miriam jest rozczarowana, że Morze Czarne nie jest czarne. Cała rodzina wsiada na parostatek Dacia, należący do Serviciul Maritim Roman, rumuńskiej kompanii nawigacyjnej, która oferuje luksusowe szybkie rejsy na trasie Konstanca-Haifa. Emma podziwia elegancki, zupełnie biały okręt z dwoma smukłymi kominami, które wyciągają się ku niebu jak ramiona panny młodej. Podróż jest bardzo wygodna i Emma korzysta z ostatnich chwil europejskiego wyrafinowania, zanim dotrą do ziemi obiecanej. Pierwszego wieczoru jedzą kolację w wielkiej sali restauracyjnej. Wyśmienity zestaw dań kończy się deserem ze słodkich jabłek karmelizowanych w miodzie. Epic Go – najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.